Fenyloalanina. I w obecności tlenu jest tutaj jeszcze enzym dihydroksylaza fenyloalaniny. Utlenia fenyloalaninę najpierw do tyrozyny, a potem do dihydroksyfenyloalaniny, w skrócie DOPA. I DOPA potem utlenia się tlenem z powietrza do dopahinonu. DOPA, najpierw DOPA semichinon, potem DOPA chinon i potem powstają barwniki melaninowe. Dlatego jabłko czernieje. Rozumiesz? Rozumiem. Dobrze. Okropnie rozumiem. Proszę, dziadek pogadał. Co za dziadek, panu? Cieszę się, że przyszłaś do babci? Tak. Tak naprawdę to słońce za to długo nie było, nie było, nie było przy jabłonkach i to dlatego te jabłuszka ciemniały. Ciemniały, prawda? Tak. Nie pójdź do pasy. Prawda? Mm-hmm. Powiedziałeś dopasowane. Ja powiedziałam dopasowane, a ty do. Tak słyszałam, ale mogłam się przysłyszeć. Pomarańczowe jabłuszka chcą nas zjeść. I nas nie lubią. Kasiu, żeby nie ściemniały, można je skropić sokiem z cytryny. Wówczas szybciej się będzie utleniał składnik, będą się utleniały składniki soku z cytryny, na przykład kwas askorbinowy, a nie fenyloalanina. No to proszę nam dać cytrynę. Nie wiem stawiać. Dlaczego? No a pamiętasz, do czego się utlenia fenyloalanina? No DOPA. DOPA. Tak. DOPA to jest, Kasiu, skrót od dihydroksyfenyloalanina. Tato. Rozumiesz, Kasiu? Już ile ułożyłam. Chyba za 98. Prawda? Ups. Czyli nie jabłkałam się. Nawet słowa związane z jabłkami. To tak samo jak przesłyszałam. Kasiu, a szczególnie szybko utlenia się fenyloalanina w obecności jonów metali. Dlatego babcia obiera nożem ceramicznym, a nie nożem z żelaza. Bo nawet te mikro, czy nawet nano ilości żelaza, które by przeniknęły do jabłka, w reakcji zwanej reakcją Fentona, powodują znacznie szybsze utlenienie tyrozyny do
dihydroksyfenyloalaniny? Proszę o więcej jabłek. To jest cukier. Widzisz, jak szybko?